mamy kanał serdecznie z szczęściem. Ogólnie to ja nie wiem, jak do was mam się witać. Więc jakbyście mogli, to w shortach, wiecie, czy tam można napisać w komentarze. To napiszcie w komentarzu, na przykład jak chcecie, żebym was witała, albo czy mam kogoś pozdrowić, no to pozdrowię. A dzisiaj przechodzimy do odcinka, w którym będziemy się malować. Ale żeby nie było za nudno, to wymyśliłam, że mój pies będzie wybierał, co mam się malować. Nie, na przykład podam wam przykład, że na przykład podam jeden błyszczyk i drugi i koło tego smaczek i on pójdzie do jakiegoś i no po prostu. No dzisiaj będzie objedzony pewnie. No a więc ja mam tu wszędzie kosmetyki jakby. No i za chwilę wam je pokażę i w skrócie wam opiszę, a żeby tego, to nie trwało aż tak długo, nie? Żeby cały odcinek nie był na opisywaniu kosmetyków, chociaż... No okej, no to dobra, no to za chwilę, a w sumie za chwilę wam pokażę mojego psa, tylko wam powiem imię, nazywa się Loki, ponieważ jest pudelkiem miniaturką, tojem raczej i jakby no... Dobra, no to w sumie widzimy się w opisywaniu kosmetyków. Dobra, ja przysłałam mojego pieska, żeby wam pokazać. Tak on wygląda, jest taki średni, bo jak dostaliśmy go, był naprawdę mały. To teraz wyjść. Dobra, no to za chwilę będziemy opisywać kosmetyki i potem będzie wybierał. Dobra, no to do zobaczenia. Jestem i będziemy właśnie teraz... Będę wam mówić o kosmetykach. Najpierw chciałam powiedzieć, że mam takie coś. No nawet tym śmiesznie wyglądać, ale to się nie zakłada, że mi nie wpadały włosy i też moja grzywka. Dobra, ale potem w sumie założę to, jak będę już się malować. Dobra, no to pierwsze chciałabym w sumie pokazać wam o kremach, co? Mam dwa kremy, to są takie, że do nawilżenia i też pachnące. Ten jest Chupa Chupsem, że jakby tak pachnie Chupa Chupsem i też nawilża. A ten jest taki po prostu ładnie pachnący, czy coś takiego. Nie wiem, nie pamiętam, bo po prostu dawno się nie smarowałam. Dobra, teraz przechodzimy na puder, zwykły puder. Potem mamy róż. Ten jest taki leciutki, ale jest fajny. Tu mamy takie coś, jak kiedyś byłam mała, nie? To jest tam takie coś, jakiś zestawie, czy coś. Nie wiem, ale to jest niebieski, zapomniałam te słowa, puder, o, niebieski puder, ale raczej go nie będę używać, chyba że to Loki wybierze, masakra będzie. Mam jeszcze taki w pojedynczym opakowaniu, dostałam kiedyś od koleżanki, do oczu cień, taki różowy, ale mam jeszcze więcej cieni. Teraz tak, mam takie cienie różowe, raczej bardziej będę więcej różowych. I jakby wiem, że to jest dla małych dzieci, ale to jest naprawdę fajne, bo patrzcie, te brokaty, jakby one się tak ładnie robią na oczach i to wygląda, jakby miała takie świecące oko, więc to jest fajne. Tego nie używałam nigdy, ale te właśnie brokaty używam. Jeszcze mam do kreski i też jeszcze mam takie, też do kreski, tylko że mam właśnie to takie fioletowo-różowe. No i mam mega, ale to mega dużo błyszczyków, czy tam pomadek jeszcze. No tak, to są dwa błyszczyki. Taki jeden bardziej różowy, a to jest bardziej taki wiśniowy. To mój pies jakby co. Mam jeszcze taki bardziej śliwkowy, czy coś. I taką pomadkę. I... Słyszycie moją siostrę? Tak, tam biega ogólnie po ogrodzie, więc nie przejmujcie się tym. I jeszcze to jest taki jakby, jak to powiedzieć, on jest taki strasznie płynny. Jakby tak dodaje taki blask. I oczywiście mam do rzęs, jak to się mówi? Nie wiem, jak to się mówi. Ja nie pamiętam, dobra, po prostu takie coś do rzęs. O, takie coś do rzęs mam. Jeszcze mam balsam do ust. Nie słyszę go w ogóle. Ja ogólnie chowam w takie pudełko, nie wiem czemu. Gąbeczkę normalnie do tego. Do nie korektora, bo korektor jest taki mocniejszy. Tylko do... Czemu ja nie pamiętam nazw? Dobra, po prostu do tego. No więc tak, tu jest jakby taki zestawik. I mam jeszcze
takie coś, co się daje jakby na błysk, wiecie, na twarz, żeby rozświetlić, taki rozświetlacz. I to potem schowam. I mam również taki balsam do ust, właśnie wam pokażę. Taki ładny balsam, który wczoraj używam i był bardzo fajny, więc to jest takie jakby żelowe, ale on bardzo fajnie smaruje, więc raczej nim się posmaruje przed, żeby mi się nawierzy usta przez malowanie, no. Dobra, no i ostatnia rzecz to chyba perfumy. To mam tak, perfum Patti Luciano z Timo X i taki perfum, który mi się już kończy, ale z Zary mam go od samo kiedyś od cioci. I normalnie mam, no wiecie, te wszystkie pędzelki i tak dalej. Dobra, no to wszystko z moich kosmetyków. Jezu, zleciał na tym 3 minuty aż. No dobra, no to za chwilę będziemy zaczynać. Czyli za chwilę ja wam pokażę, co pierwsze będziemy się malować. Moim zdaniem najpierw zrobimy tak, że po prostu wezmę w sumie jakby ja nie mam wyboru, jak to się nazywa? Cały czas nie pamiętam. Nie mam po prostu dwóch takich cosiów. O, takich cosiów nie mam. No i po prostu raczej pomalujemy, nałożymy to na całą twarz, no i te podstawowe rzeczy, jakby wiecie, jakiś puder czy coś, róż, no to zrobimy, nie? Dobra, ale są dwa pudry w sumie, niebieski ten, no. Dobra, no to widzimy się już przy malowaniu. Nałożyłam to coś, wygląda w tym naprawdę szałująco, ale trudno. Po prostu takie coś założyłam, wiecie, żeby mi nie przeszkadzało. No i myślę, że najpierw nałożymy to coś. Tak? Nałożymy to coś na twarz, no a potem puder zrobimy z lokusiem. Dobra, to ja widzimy się z wami po nałożeniu. Nałożyłam w poszczególne miejsca to coś. Chyba za chwilę się zapytam mamy, jak to się nazywa, żeby wam mówić prawidłową nazwę. No i nałożyłam tak na czoło, pod oczy, trochę na policzki i przy ustach i na nos. No, więc za chwilę to gąbką tak zrobię. No i no, to widzimy się jak już to zrobię. Dobra, rozsmarowałam to coś i za chwilę idę po Lokiego i będziemy wybierać jakim pudrem będę, tak, wiem, ten niebieski jest naprawdę zimny. Będę się malować. Dobra, i za chwilę zapytam się mamy, jak to się nazywa. Dobra, no to widzimy się, jak przyniosę do Kusia. Mam nazwę, podkład! Tak, to jest podkład. Teraz właśnie idę po Lokusia. Dobra, jestem z Lokusiem i teraz tak, ja wam pokażę, co będziemy teraz. A, to już wam powiedziałam, że będziemy te pudry. Dobra, to jest za chwilę rozstawiam smaczki i pokażę wam jego wybór. Dobra, ja już rozłożyłam wygląd tak, pierwszy i drugi. To są takie fajne smaczki w serduszka. No i Loki, za chwilę proszę wybór twój. Dobra, na szczęście zjadę dwa. Ale pierwszy, widzieliście, zjadł ten. Więc malujemy się tym. Jeszcze cały czas wącha. Dobra, no to widzimy się, jak będę się pudrować. Nabrałam sobie pudru i teraz będę ten siebie pudrować. No to w sumie widzimy się po pudrowaniu. Dobra, już wymalowana tym pudrem. I teraz jakby ja nie mam dwóch róży, dlatego bierzemy ten jeden i będziemy po prostu mi ten się malować. Zrobione. Przechodzimy dalej. Następny krok to będzie zrobimy sobie w sumie teraz wybór jakby balsamów do ust. Pierwszy to jest taka sówka. Czekajcie, wyjęłam zły. Bo tutaj zapomniałam. Czekajcie, przyniosę wam sówkę. Ta sówka wygląda tak. Ładna jest, wiem. I ona ma taki biały. Ten, co dostałam od cioci, to właśnie taki delfinek u góry. Bardzo słodki jest. To jest taki żelowy. Już pokazywałam. No i za chwilę zobaczymy wybór Lokusia. Dobra, widzimy się przy wyborze. Dobra, mam Lokusia i teraz tak. Pierwszy wybór to jest to, co bym bardzo chciała, a to jest ten gorszy. No dobra, no to widzimy się z reakcją.
Lokusia, uwaga. Loki, no wybierz. O, czuję. Dobra, wybrał ten gorszy. Wybrał tego. No trudno. No to smarujemy się. No i jak zawsze je drugiego. Psie, no kochany, co ty robisz? Miałeś jednego zjeść. No dobra, to ja już się maluję. Ej, słuchajcie, zapomniałam, że na początku miałam się pokrywać kremem. Trudno, dobra, pominiemy te kremy. Ja bym głównie wybrała tego z Chupa Chupsem, żeby ładnie pachnieć, ale możemy smarować tym ręce, więc też w sumie będzie wybór kremu. A ja już jestem ogólnie posmarowana tym. Przechodzimy dalej. Dalsze to jest wybór tego. I teraz tak. Wiem, że mam jedną paletkę, tylko tą drugą dziecięcą do tylko, wiecie, tego brokatu. I zrobimy tak. Tutaj jest tych kwadracików 9. I ja napiszę po prostu jakby dwie grupy. I to będzie jakby grupa jasnych, grupa ciemnych, no. I będą dwie grupy i on jakby wybierze grupę. Więc pierwszą grupą myślę, że zrobimy tak. Bo tu są jakby brązowe. 3. No to zrobimy tak. Brązowe 3 i różowe. No zrobimy tak. Więc za chwilę się widzimy. Jak ja już to w ogóle napiszę, muszę to napisać. Dobra, mam go. Jeszcze chciałam wam powiedzieć o jednej zmianie. Zrobiłam tak. Różowe i jeden fiolet, taki bardziej jaśniejszy ten fiolet. Bo były jeszcze fiolety, wiecie, ale nie mogłyby być trzy grupy. I brąz i też jeden fiolet. Dobra. Tak wygląda pierwsze. A tak wygląda drugie. O Boże, on ma jakiś patyczek. Poczekajcie, zdejmę mu to. No to w sumie. Uwaga. Wybrał brąz. On nie wybrał brąz i fiolet. No najgorzej. Nawet moja siostra. Ona też lubi właśnie widzieć te wybory. No dobra, no to się malujemy brąz i fiolet. Potem wam w sumie... Nie masz gustu, Loki. No nie ma. I potem wam rozpowiem, jak chcę to umieścić ogólnie. Dobra, ja wam już mówię, jak to wygląda. I teraz tak. Tu były trzy brązy. Czyli raz, dwa, trzy. Jakby to jest taki też fiolet, ale... No wiecie, takie... Dla mnie brązy jakby, nie? Więc tu trzy brązy, tym będziemy się malować i fiolet to wybrałam ten do nich. Czyli jakby tutaj te cztery. Jak słyszycie moją mamę. To sorki dla mamy. No i jakby zrobimy tak, że jakiś brąz damy tutaj w kąciku, a tak to zrobimy fiolet. Tak mi powiedziała w sumie siostra i to będzie ładne. Dobra, no to widzimy się, jak już się pomaluję. Rozrobiłam sobie te kąciki. Ładnie wyszło moim zdaniem. To jest jakby taki fioleto, różo, brąz. Nie wiem, tak to wygląda. Tak z paletki wygląda inaczej. I ja użyłam właśnie do kącików tego środkowego. No dobra, to ja pomaluję resztę oko. Dobra, tak wygląda moje jedno oko. Moim zdaniem jest ładne. Wygląda ok. Te brązy, no, wyglądają jak takie róże. No, niestety. Dobra, to ja idę robić drugie. Zrobione. Wygląda to ładnie. No może trochę tam nie jest równo, no wiecie, nie jestem specjalistką, ale myślę, że jest okej. Okay. Dobra. Następną rzeczą, jaką zrobię, to te, bo wymyślam sobie takie coś, nie? Że jak do jasnych róży, to zrobię ten srebrny brokat, a jak do ciemnych, to brązów, to zrobię czarnym. No więc za chwilę zrobię sobie właśnie tymi brokatami i no, zobaczę, jak to wygląda. A ja właśnie zrobię tym czarnym. Uwaga, jest to zrobione. Wygląda to ok. Najgorsze było to, że jakby jak ja to robiłam, to mi trochę się zmywał ten cień, nie? I wygląda to ok. Widać te błyskotki trochę? Widać chyba. To teraz będziemy robić chyba jakąś przedostatnią rzecz. Nie, bo jeszcze kreski. Przedostatnią rzecz. Teraz będziemy robić kreski. Na końcu zrobimy
kremowanie rąk, jak już mówiłam, i potem zrobimy jeszcze tuszem, ale to będzie jakby tusz mam jeden, więc no wiecie, tego zrobimy po prostu, zrobimy, nie będzie z tym wyboru, i pomadki. No dobra, więc ja za chwilę biorę Lukusia i będziemy właśnie robić te kreski. Dobra, jakby już jest mój pomocnik. Teraz on będzie wybierał kreski. Taki. To będą takie w chmurki. Albo taki. To będzie prosta kreska. No dobra, no to wybieramy Lokusia. Wybór, pokażę wam. Wybrał chmurki. I jak zawsze zjadł drugi smaczek. Dobra, to robimy sobie tym chmurki. Jakby ja już to robiłam, więc zobaczycie, jak to wygląda. Mam coś z przykrością powiedzieć, niestety to nie działa. Dlatego zrobiłem czarnym, ale chmurki. No, dobra, to robię. Kochani, nie wyszło to za ładnie, jakby ja chyba nie umiem tego robić. Ale może być, dobra, ostatni krok, czyli pomadka, albo błyszczyk. I ja mam więcej pomadek i błyszczyków. I mamy tak, ile ja mam ich w ogóle. Mam ich tak. Dwa błyszczyki, znaczy mam więcej, trzy w sumie błyszczyki i takie no jakby pomadki, więc jakby ja nie wiem, co ja mam zrobić, czy mam zrobić najpierw pomadką jakąś ciemniejszą czy coś, czy potem no na przykład na pomadką ciemniejszą, a potem na tą błyszczyk, czy w ogóle, no nie wiem, to po zastanowieniu wam powiem. Zdecydowałam, robię tą, robię tą po prostu i potem można użyć tą, ale zobaczymy. No to widzimy się, jak już się umaję. Przeszło to ok. No to teraz to jest przedostatni krok, bo perfumy i kremy. To są tylko te i to wygląda tak. No powiem wam, chyba nie wszedł mi ten makijaż za dobrze, no ale przynajmniej jest materiał. No dobra, no to ja przychodzę już z Lokusiem za chwilę i będziemy wybierać teraz perfumy, tak. W międzyczasie zrobiłam sobie rzęsy. I teraz idę właśnie po Lokusia. Dobra, jestem z moim piesiuniem. I teraz pierwsze i drugi. To zaczynamy jego wybór. O, wziął Patrycji, a potem ten. Więc mam szczęście, wziął Patrycji, więc będziemy się psikać za chwilę. No, dobra. To widzimy się. Dobra, wypsikana. I ostatni krok. Kremy na ręce. No, bo na twarzy musiałam zrobić wcześniej, a zapomniałam. Ej, właśnie mi się rozmazało, muszę trochę przymazać. Ostatni krok, kremy. To dobra, no to tak. Pierwszy, który bym chciała, i drugi, który bym mogła, ale wiecie. No dobra, no to teraz nastąpi wybór Lokusia. Wybrał Chupa Chups. On ogólnie chyba dzisiaj wybiera to, co ja potrzebuję. No dobra, no to za chwilę smaruję ręce i się rozczeszę włosy i zobaczycie mój cały wygląd. Uwaga, efekt końcowy. Moim zdaniem ocena... miałam już lepsze makijaże na sobie i sama sobie robiłam, ale naprawdę się starałam. Moim zdaniem ocena skala do 10, no to tak z 7,5 na 10. No, fajnie to wygląda, ten brokat fajny jest. No wiecie, trochę te kreski mi się nie oddały, jednak trudne są te chmurki. No, więc tak to wygląda. Wy oceniacie w komentarzach. Jeśli są włączone, albo na shortach, jeszcze nagram short z moim makijażem, więc wtedy możecie tam oceniać, ale nie, wiecie, jakby fajnie, bo jakbyście mnie nie hakowali, jakby tak powiedzieć, żebyście, no, wiecie, po prostu jakby wasze opinie były jak najlepsze. No dobra, no to chyba wszystko na tyle na tym odcinku. Jeśli takie odcinki, że ja się maluję, albo mój piesek uczestniczy w odcinku, wam się podobają, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. No dobra, no to widzimy się na następnym odcinku i za chwilę to montuję.